Kogel Mogel 3 niedawno wszedł na ekrany kin i zdobył mnóstwo zarówno pozytywnych, jak i negatywnych opinii. Ludziom nie podoba się głównie, że miszmasz nie ma takiego klimatu jak dwie poprzednie części. I ja po części z tym zgadzam, bo może klimat nie jest do końca taki sam, ale nie znaczy to, że film nie jest naprawdę dobry. Po pierwsze, niesamowicie było zagłębić się raz jeszcze w świat Kasi, pani Wolańskiej, Piotrusia czy babci Solskiej po tych 30 latach. A po drugie, po prostu uważam, że ten film naprawdę przyjemnie się ogląda. Jest tutaj śmiesznie, czasami trochę smutniej, refleksyjniej, zupełnie jak w życiu. Ale kończę moją krótką recenzję filmu i przechodzę do tematu odcinka. Pomimo tego, że Kogel Mogel 3 bardzo mi się podobał, to według mnie wkradł się tam pewny błąd, o którym warto by dyskutować. Jeśli nie widziałeś Miszmasz, to nie oglądaj dalej, bo będzie spoiler. Chodzi o wątek uczucia Kasi i pana Wolańskiego, który mam wrażenie nie jest poparty absolutnie niczym. Od samego początku, gdy Kasia spotyka Wolańskiego w nowej części Kogel Mogel, można odnieść wrażenie, że oni mają się ku sobie. Ona sama mówi marzycielsko, że wiele razy chciała do niego zadzwonić i z nim porozmawiać. Problem w tym, że mam wrażenie, jakby ten wątek został dodany zupełnie bez sensu, bo o ile w dwóch poprzednich częściach pan Wolański faktycznie pokazywał, że Kasia bardzo mu się podoba, to ona nie wykazywała żadnego zainteresowania jego osobą. Nie jestem nawet pewny, czy polubiła go jako człowieka, bo gdy w części Galimatias Wolański mieszka u niej, widać jak Kasia nie jest z tego szczególnie zadowolona i sama mówi, że przyjęła go pod swój dach, bo nie miał gdzie pójść. Kasia musiała się nawet go wstydzić, gdy okazało się, że nadużywa alkoholu. Potem był jeszcze wątek romansu Wolańskiego, co też raczej nie sprawiło, że Kasia bardziej go polubiła. Kasia owszem lubiła słuchać jego żartów i czasami napić się z nim wina, ale ja nie zauważyłem najmniejszych oznak rodzącego się między nimi uczucia w dwóch pierwszych częściach. I nie chodzi o to, że uważam, że wątek miłości Kasi Wolańskiego jest zły, bo jest według mnie zupełnie odwrotnie, ale według mnie został prowadzony zbyt szybko, bez jakiegoś początku. Jakby ktoś próbował nam wmówić, że Kasia w dwóch poprzednich częściach czuła coś do Wolańskiego. 5 strasznych horrorów, które nie pozwolą ci zasnąć. Link do filmiku na ten temat w opisie.